Zgarnęłam sobie tutaj ściółkę, która była na glebie i jesienią tutaj dosyć gruba warstwa, jak widać, ściółki z liści, jakieś gałęzie, patyki drobne, właściwie przeróżniste rzeczy, łącznie pewnie też z jakąś trawą, ale chyba bardziej liście. Bardzo ładnie ta ziemia, jak się ją odgarnie, wygląda. Tutaj troszkę powyciągałam perzu, który no jak zwykle nie odpuszcza. I no jednak przeszkadza mocno tym roślinom. I rzuciłam tutaj w listopadzie rzodkiewki, sałaty. I jak widać, one gdzieś tu jak się odgarnęło, wychodzą. Ale no dosyć gruba warstwa tej ściółki była. I niestety spowodowało to, że one są bardzo wiotkie, wyciągnięte. Tu jakiś kawałek mi się wyrwał. Więc jakby ogólnie dały radę kiełkować, bo cieplutko tam im było na pewno. No ale faktycznie mogłaby być może cieńsza ta warstwa tych liści. Natomiast no teraz właśnie spróbuję sobie tutaj rzucić sałatę właśnie, rzodkiewkę, jakieś mizuny, mispuny. A tam pójdzie jeszcze trochę cebuli, broku jakiś tak wcześniej zrzucę i trochę przysypię tymi liśćmi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu natomiast jak odgarnęłam, to jest szczypior, który bardzo ładnie chyba sobie tutaj radzi. Jakieś pojedyncze cebule gdzieś tam widziałam, że były, teraz pewnie ich tu nie znajdę. Ale o, czuwnice są piękne. I co dalej jeszcze tutaj? Aha, czosnek jeszcze jest całkiem spory, jak na 22 chyba, czy 21 luty. Także sobie tak jest. Myślę, że mu nic nie będzie. No jeszcze pójdziemy, pokażę wam, co jeszcze zimową porą jest. A tutaj to, co zimową porą można spokojnie dalej jakby spożywać z grządek. Jest jarmuż zielony i fioletowy. Pory, które zostawione zostały, już wypuszczają jakieś tam nowe źdźbła, one będą na nasiona, czyli zostały jesienią, nie wyciągnęłam. A w ogóle co ciekawe, to te pory rosły w zupełnie innym miejscu i tak właśnie pod koniec jesieni już było dosyć późno, mówię, ja spróbuję je przesadzić, żeby sobie rosły po prostu w bardziej dla mnie optymalnym miejscu. No i w ogóle super, świetnie sobie poradziły. Przesadzone. I tu jakaś cebulka siedmiolatka. To jest już stary badyl. Tu już widać, że powolutku wchodzą nowe. Będzie na pewno dalej rosło. Tu brukselkowe pole. Jeszcze niedawno zrywałam brukselki. Spokojnie przy minusowych temperaturach też dają radę. I kapusty, które chciałam zostawić na nasiona w tym roku. No niestety mróz je trochę je poszarpał, ale ta jakoś dała radę. Zobaczymy. Te nie mają główek, więc zobaczymy, może pójdą właśnie w nasionko. Czosnki jakieś tu wyrastające pojedynczo. Tak, ten czosnek to już tutaj za każdym razem wyrywany i na nowo ciągle się rozmnaża. I się tak to, co widzę, to są też już jakieś sałaty, które też zostały jesienią, po prostu przykryte. Nawet jak widzicie, to tutaj właściwie nie przykryte, bo spadło to wszystko i jakoś przetrwały. I teraz na nowo będą tutaj puszczać liście, żebyśmy mogli się nimi pokarmiać trochę. No to tak chyba z tych zimowych obserwacji, już praktycznie wczesnowiosennych. Kiwi natomiast chodzi i układa płot antysarnowy i sprząta bałagan z pąków, które chwila przenosimy w prawo i w lewo. Trzepak tu, jak widać, się zawinął też na jakiś czas aktualny, a płot antysarnowy, bo tu mieliśmy sanatorium. Było sanatorium jarmużowo, kapuściano, brokułowo. No, wszystko, co tam było, co się dało. I o, brukselka widzę. Patrzcie, jak fajnie. Spokojnie będzie można zjeść. A zostawię chyba sarną, bo właśnie jak widzicie,
Sarny tutaj przychodzą i mają wyżerę dosyć ostrą. Wszystko poobżerały, co się dało. One nie były jakoś mocno obrośnięte, no ale nie robimy tutaj taki ala płot, żeby nam po prostu teraz na wiosnę już nie wchodziły za bardzo. Niech jedzą co innego i szukają. No bo jak mi tu wlezą, no to nie będzie fajnie, jak mi wyjedzą tam buraki, tak jak kiedyś zrobiły. Coś im zostawię.